cena platyny w porównaniu do ceny złota w ostatnich dniach nie straciła tak dynamicznie ze względu na to, że podobnie jak srebro posiada status metalu przemysłowego. Jeśli popatrzymy sobie na strukturę popytu, to platyna około w 50-60% ten popyt wynika z popytu przemysłowego. Jest to głównie przemysł samochodowy. Platyna jest wykorzystywana do produkcji katalizatorów do silników diesla, a w dalszym ciągu mamy do czynienia ze wzrostowym trendem, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów, czy to w Chinach, czy w Stanach Zjednoczonych, i póki co nie widać zastoju na tych rynkach, dlatego cena platyny nie spada tak silnie jak cena złota. Oczywiście mamy również ten status metalu kruszcu szlachetnego, dlatego widzimy pewne cofnięcie, ale wydaje się, że przy dobrej koniunkturze, przy braku ryzyk, cena platyny powinna rosnąć, natomiast cena złota powinna spadać.